Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj wzór przykładowej w funkcji nieparzystej, której dziedziną jest zbiór. No i w podpunkcie A mamy zbiór liczb rzeczywistych. Funkcja nieparzysta to jest taka, która jest symetryczna względem początku układów współrzędnych, czyli punktu 0,0. I jak sobie tutaj narysujemy, tak? To wystarczy, że przez Początek układu damy sobie funkcję na przykład rosnącą. Dla malejącej, oczywiście, jak najbardziej by to pasowało. I tu mamy na przykład punkt 1, 1, a w tym miejscu mamy minus 1, minus 1. Czyli jest to funkcja, która jest nieparzysta, bo jest symetryczna względem początku układów współrzędnych. I taka Funkcja, do której mamy przyporządkowanie 1, 1, 2, 2, to po prostu funkcja f od x, x, bo otrzymujemy to samo. A teraz tutaj mamy funkcję, której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, za wyjątkiem elementu 0, to musimy wykluczyć to 0, a to 0 najłatwiej wykluczyć, gdy mamy x w mianowniku. Więc tutaj zrobimy sobie wykres funkcji 1 przez x. I będzie to funkcja i nieparzysta, czyli będzie symetryczna względem układu, początku układów współrzędnych. No i tutaj przez to, że x jest w mianowniku, mamy wykluczenie tego zera. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.